każdym okienku transferowym otrzymuje propozycję przejścia do jednego z klubów Lotto Ekstraklasy. Nie. Wielu się do tego nie przyzna, ale większość moich kolegów piłkarzy zazdrości mi kariery. Tak. Piłkarską karierę zakończę w Arabii Saudyjskiej. Nie. Wiem, dlaczego Adam Nawałka nie powołał mnie do reprezentacji. Nie. Gdybym mógł cofnąć czas, trochę inaczej zachowałbym się w kilku sytuacjach podczas zgrupowania kadry w listopadzie 2015 roku. Tak. Z Adrianem Mierzejewskim w składzie Polska nie zajęłaby ostatniego miejsca w grupie na Mundialu w Rosji. Nie. A ze Sławkiem Peszko na drugim skrzydle wyszlibyśmy nawet z grupy. Nie. Liga chińska jest mocniejsza od australijskiej. Nie. Generalnie ligi, w których grałem, są mocne, ale w Polsce mało kto w to wierzy. Tak. Gdyby liczba godzin spędzonych na grze Football Managera przekładała się na umiejętności trenerskie, od dawna prowadziłbym Barcelonę. Tak. Co nie zmienia faktu, że i tak kiedyś będę szkoleniowcem. Tak. Jeśli jesteś wystarczająco dobry w ataku, umiejętność gry w obronie już nie jest ci specjalnie potrzebna. Tak. W australijskim przedszkolu dzieci, zaraz po alfabecie, uczą się jadowitości wężów i pająków. Tak. Ta wiedza się przydaje. Dość szybko w ogrodzie naszego domu w Sydney spotkaliśmy śmiertelnie niebezpiecznego redbacka. Tak. Od tamtej pory dzieci unikały ogrodu, a ja musiałem zajmować się dezynfekcją domu. Tak. Dzwoni Jerzy Brzęczek, proponuje powołanie. Odpowiadam. Nie. Po upadku Polonii bardzo dobrze wiem, co teraz czują piłkarze Wisły Kraków. Nie. Planuję pobić rekord Guinnessa w liczbie odtworzeń filmu Troja. Peszkin, tak. Słynna pracowitość Chińczyków to mit. Tak. Bariera językowa w Chinach jest nie do przeskoczenia. Na słowo hello odpowiadają przerażeniem na twarzy. Tak. René Higuita ma szalone pomysły, ale przy Sławku Peszce to bardzo spokojny facet. Zgadza się, tak. Swoją drogą, legendarny Kolumbijczyk to najlepszy, znany mi specjalista od bronienia rzutów karnych. Tak. Na Półwyspie Arabskim tak bardzo liczą się z moim zdaniem, że bez problemu załatwiłbym tam kontrakt wyróżniającemu się piłkarzowi ekstraklasy. Tak. Mieszkanie za młodu ze Sławkiem Peszko wiązało się z tym, że w szkole bywałem tak raczej okazyjnie. Tak. Podczas Mundialu byłem najlepszym telewizyjnym ekspertem w Polsce. Nie. O, i to było ostatnie pytanie. Zobacz, jak to szybko wszystko przeleciało.